gościłaś w Warszawie, poznałaś też Andrzeja Wronę, miałaś okazję być. Teraz my przyjechaliśmy do ciebie tutaj, do Słupska. Gramy mecz z Treflem Gdańsk, ale ten mecz też ma specjalny wymiar, bo nie gramy tylko o sport, ale gramy także o zdrowie. Powiesz coś więcej na ten temat? Tak. Chciałabym podziękować siatkarzom, że chcieli naprawdę pomóc też komuś, kto jest w potrzebie. Tak jak ja kiedyś byłam. Cieszę się, że ja też mogę komuś pomóc. Do dzieci, które też, tak, też są chore. Nie poddawajcie się, miejcie coś, o czym będziecie zawsze pamiętać. A do ludzi, którzy chcą pomóc, pomagajcie nawet najmniejszym, najmniej jak możecie. Mały gest zawsze coś robi.